Halo, cześć. Słuchajcie, mam tutaj E60 na podnośniku i problem jest taki, że coś klika w tylnym zawieszeniu, przynajmniej tak nam tutaj zgłaszał klient, ale ja tu w zawieszeniu samym nic nie widzę takiego, żeby coś klikało, natomiast podejrzewam, że klika coś w tylnym moście, w dyferencjale. Objawia się to wtedy, kiedy na przykład wpijamy wsteczny i puszczamy sprzęgło, auto zaczyna ciągnąć w tył, a później zmieniamy kierunek jazdy i zaczynamy jechać w przód. Jest takie pojedyncze stuknięcie, kliknięcie. Posłuchajcie, bo to słychać teraz. Mamy auto na biegu. Ja sobie tutaj napieram na koła. Najpierw w przód. Słychać. Teraz w tył. I ewidentnie słychać, że dochodzi to z tylnego mostu. Sobie zrobię jeszcze taki eksperyment, że teraz zaciągnę ręczny hamulec i spróbuję to samo zrobić wałem napędowym, czyli w obie strony, najpierw w prawo, później w lewo pokręcić. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Tak sobie pomyślałem, może flansza poluzowała tutaj z przodu na moście. Nie wiem, ale słychać to tak jakby tutaj przy lewej półosi. Tak tutaj jest takie wrażenie. To tyle na razie wiem. A reszty trzeba się będzie domyśleć. Jeszcze wykręciłem sobie korek od wlewu oleju i być może endoskopem by się dało tam zajrzeć w ogóle do tego mostu. Może coś się uda wykminić. Wygląda na to, że usterkę udało się usunąć przez dokręcenie zwyczajnie tej flanszy. Tak. Pierwsze co, zaznaczyłem sobie położenie, w jakim była ta podkładka na początku. Pierwsza kreska tutaj nad moim palcem, to było położenie środkowe tutaj w tym dołku zabezpieczającym i przy tym położeniu nam klikała flansza. Ustawiłem klucz na 200 Nm. I słuchajcie, nakrętka drgnęła, dosłownie macie różnicę między tą kreską, a tutaj teraz środkowym położeniem w tym dołku do zabezpieczenia. Tyle nakrętka się przesunęła. No i co? No i przestało nam klikać, tak? Przestała się flansza ruszać. Ja zobaczę teraz, czy będzie już ok, jak zakręcę wał, bo teraz tutaj ruszając breszką o tak prawo-lewo, przestało wszystko klikać, wszystko jest ok. Tutaj jakoś nic nie stawia oporu. Zaraz sobie zwolnię ręczny, zobaczę, jak ten most się kręci i zobaczymy, co z tego wynikło. Dobra, ciekawe, czy będzie klikać teraz. Mamy wsteczny. Teraz pod górkę auto jedzie. No nic się nie dzieje. Jedynka. Teraz przez próg podnośnika. No nic się nie dzieje. Przestało klikać. Jeszcze teraz krótka rundka. Zobaczyć, jak to na drodze będzie. Myślę, że powinno być. A najwyżej nie będzie. Witam wszystkich. Cześć. T4, 1.9. Dopóki w strażach pożarnych jeżdżą T4, to jestem spokojny o naszą przyszłość. Słuchajcie, T4 ma problem z wchodzeniem na obroty od razu po odpaleniu. Nie wiem tylko, czy to dzieje się samo, że on wchodzi na obroty, czy wystarczy dotknąć gazu, ale raczej z tego, co zauważyłem, to pewnie będzie problem po wciśnięciu pedału gazu, on nie odbija. Możecie sobie zobaczyć, ja go jeszcze nie odpalałem, ale tak z objawów, zobaczcie, to jest dźwignia przyspieszenia, ja ją naciskam, ona powinna wrócić. No, coś tam wraca, ale zobaczcie, w jakim tempie. Dobra, ponoć po rozgrzaniu problemu nie ma. Spala normalnie i pracuje ok. Zobaczymy, spróbujemy mu dodać troszkę gazu. No właśnie. Nie schodzi z obrotów. Myślę, że może być problem z takim, tam jest taki, to się nazywa amortyzator chyba, żeby ten gaz pracował tak nie odbijał od razu, nie mocno, tylko taki tłumnik jest na dole i pewnie on tam ma problem. Powód, dla którego ten Volkswagen T4 tak się zachowuje, czyli po dodaniu gazu rano wchodzi na wysokie obroty i długo je trzyma. Uszkodzona jest sprężyna gazowa, tak zwany tłumik pompy.
Dawno tutaj już gazu nie ma, a jakieś resztki oleju, które tam były, pewnie zamieniły się w jakąś gęstą maść, dlatego jak się wciśnie, to strasznie powoli wraca. Później jak się silnik rozgrzeje i ta temperatura już na to działa, no to później działa w miarę płynnie. Także tak, zwyczajna sprężyna gazowa. Słuchajcie, po tych wszystkich przejściach z Toyotą, czyli tam dochodzenia prawdy co i jak, mamy tutaj już czystą mechanikę, wymiana klocków oczywiście, jak to zwykle bywa, trzeba zmienić klocki, no i okazuje się, że no niestety nie tylko klocki. Tutaj macie, odchylę Wam, przynajmniej się postaram tą gumę odchylić. Tu mamy stan tłoczka z przodu, no jeśli wygląda tak ta strona, no to czego się spodziewać po drugiej stronie, natomiast z tyłu to już było czuć, jak wjeżdżałem autem do warsztatu, że jest problem, bo to trzyma po prostu hamulec tylny. Tutaj jeszcze jest nie najgorzej, chociaż no jak widać w jarzmie klocka ani jednego, ani drugiego nie można ruszyć. Ale tu jest jeszcze lepiej. Po zdjęciu zacisku po prostu hamulec nadal hamuje. Także mamy do zrobienia w zasadzie komplet przód, tył, łącznie z zaciskami. Tutaj akurat nie wiem z tyłu, czy to trzeba będzie ruszać, czy to tylko klocki, ale teraz sobie zajrzę do tych gumek. Pewnie będzie tak samo jak z przodu. Nie działa centralny zamek Audi A4 B5. Tam robiłem hamulce. Klient mówi, weź zerknij jeszcze do zamka centralnego, bo buczy, a nie otwiera, nie zamyka. No i standard. Połamany ten grafitowy, czy tam jaki tam z jakiegoś takiego kruchego materiału to jest wirnik. Pewnie się łopatka któraś ukruszyła i zrobiła robotę. No i tutaj mam ze szrotu. Ciekawe, czy działa. Teraz montujemy. Podłączone. Działa.